Może to niektórych zdziwi, ale tak, oglądam swój program, dlatego że zawsze ciekawi mnie ten ostatni efekt. W momencie, kiedy wymyślam potrawy, później kiedy robię te potrawy, później kiedy nagrywamy te potrawy do kamer, to wszystko jest po kawałku. A w moim programie Ewa Gotuje wszystko jest pięknie złożone przez moich pracowników, przez reżysera Darka, przez Mirka, który to montuje, wszystko jest udźwiękowione, więc ten ostatni efekt zawsze mnie ciekawi i zawsze troszkę zaskakuje. Niektórzy na mnie mówią, że jestem dyrektorem we wszystkim i lubię rządzić. Ja myślę, że lubię rządzić. To jest i dobra, i zła cecha, bo w firmie czy w restauracji fajnie, jak szef rządzi. W domu, jak kobieta rządzi, to bywa rozmaicie. Ale faktycznie mam coś chyba po tatusiu moim, niestety już nieżyjącym, i lubię sobie porządzić. Mam to szczęście, że robię to, co kocham. Kocham gotować, kocham prowadzić moją restaurację. W związku z tym, tak naprawdę, będąc w pracy, robię to, co lubię, więc te granice się bardzo mocno zacierają, bo uwielbiam chodzić po górach, też się trzeba zmęczyć, ale to jest taki aktywny wypoczynek. W pracy, wiadomo, nagrywanie kilkunastogodzinne czasem też męczy, ale w momencie, kiedy kocha się tak swoją pracę jak ja, no to te granice są właśnie takie, że idę z przyjemnością do pracy. Tak naprawdę mam niedaleko z sypialni do kuchni. Stety lub niestety, tak, jest moją córką. Odziedziczyła zamiłowanie do gotowania, co mnie niesamowicie cieszy. Muszę przyznać, że torty chyba robi nawet lepsze ode mnie. Natomiast niestety też lubi rządzić. Moja córka studiuje budownictwo, pasjonuje się kosmetologią i bardzo nie lubi, jak o niej opowiadam, więc ja myślę, że już w tej chwili tak naprawdę za dużo powiedziałam. Zobaczymy, co życie przyniesie, natomiast ja uważam, że najważniejsze w tym, jeżeli mamy dzieci, żeby wspierać je w ich pasjach, wspierać je w ich wyborach. To jest jej życie i naprawdę z całym sercem chciałabym, żeby była po prostu w tym życiu szczęśliwa. A co będzie robić? No to właśnie to już jej wolny wybór.